Na głowy wszystkich absolwentów pielęgniarstwa założony został symboliczny czepek, którego nie używa się już na co dzień w tym zawodzie, jednak od lat stanowi symbol niesienia pomocy innym. W tym roku na Radomskiej Uczelni licencjat na kierunku pielęgniarstwo obroniły 43 osoby. Jest to niezmiernie ważny w społeczeństwie zawód, ponieważ to pielęgniarka zawsze jest przy pacjencie, tym bardziej, że w chwili obecnej pielęgniarstwo ma duży rozkwit. To mówimy w tym momencie o pielęgniarstwie nowoczesnym, o pielęgniarstwie zindywidualizowanym, całościowym, holistycznym. Chociaż pielęgniarstwo na ogół jest zawodem częściej wykonywanym przez kobiety, to jednak pojawiają się również i pielęgniarze. Przykładem jest Szymon Mosionek, który dziś jako jedyny mężczyzna na roku odebrał prawo do wykonywania tego zawodu. Na przestrzeni lat zmienia się to i coraz więcej mężczyzn zaczyna studia pielęgniarskie. Może tego nie widać na tym roku, ale już następne roczniki mają więcej mężczyzn i na pewno mężczyźni też są potrzebni w tym zawodzie ze względu na to, że jest to też bardzo wymagająca praca pod kątem fizycznym. Pielęgniarstwo to nie tylko zawód, ale także misja, którą wykonuje się przez całe życie. Dzisiaj składając przysięgę zostaję pielęgniarką na całe życie i nią jestem. Jaką cechą powinna się charakteryzować osoba wykonująca ten zawód? Empatią przede wszystkim. Całe studia była rozmowa na temat empatii i uważam, że to jest najważniejsza cecha pielęgniarki. Jak podkreśla prodziekan Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, kompetencje pielęgniarek coraz bardziej wzrastają. Pielęgniarki wypisują recepty, badają fizykalnie, stawiają diagnozę pielęgniarską w ujęciu całościowym, holistycznym. Na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu absolwenci szkół średnich oprócz pielęgniarstwa mogą wybrać także takie kierunki jak lekarski, fizjoterapia czy kosmetologia. Jak informują władze uczelni, kierunki na tym wydziale z roku na rok zyskują coraz większą popularność.